Siemaneczko, jestem Rawczyc i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dziś zajmiemy się punktami taskowymi, spike taskowymi powyżej 80 levela. Mimo że mamy 250 level plus, to czasem bywa naprawdę hardkorowo. Oj, jest solo na 80 poziomie, wydaje mi się, że byłoby tutaj niezłe ciacho, ale cóż, zaniedbałem to, teraz plus 250 i próbujemy to nadrobić, zdobyć 100 punktów. Udajemy się na minus 7 poziom do Gdomagera. I pytamy o misje. Misje mamy 4. Jedne proste, jedne trudniejsze. Generalnie nie powinniście mieć problemu z tymi misjami taskowymi plus 200 poziom, bo naprawdę to wtedy po prostu się przebiega, leci. A na niższych poziomach, szczerze, sam nie próbowałem. To wszystko jest zależne od waszego skilla. 4 misje konkretnie mamy do wyboru. Delivery, undercover, temperaturę oraz kill. Tłumaczę każdą, o co chodzi. Parcel delivery. Po prostu musimy donieść 4 parcele do 4 NPC-ków. Piszemy tylko i wyłącznie hi, something, nic zwyczajnego. Po prostu ja przykładowo na hotkeyach F10 i F11 mam w jednym hi, a w drugim something, żeby szybko w biegu po prostu porozmawiać sobie z NPC-kami. A jeśli wykonamy te 4 rozmowy, piszemy tylko i wyłącznie hi, delivery. Otrzymujemy 3500 punktów doświadczenia oraz 1 punkt sławy. Undercover Contracts, mega proste zadanie. Po prostu, żeby wziąć tę misję, piszemy hi, undercover jest, oczywiście. I później do potworów, raczej do sprzedawców, którzy są przebrani za potwory, podbiegamy i piszemy tylko hi. I tak razy 3, hi, 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 wykonujemy zadanie, wracamy tutaj na minus 7 piętro i hi, undercover. Kolejne zadanie to jest temperatura gauging, czyli mierzenie temperatury, gdzie jest tak naprawdę gorąca. Musimy znaleźć miejsce na mapie, gdzie jest naprawdę hot. Tutaj akurat już jest masło maślane, po prostu od minus 6 piętra, ja zazwyczaj tak robię, podbiegamy do każdego lava spota i mierzymy temperaturę. Wszystko zależne od naszego szczęścia. Czasem zdarza mi się, że na minus 6 poziomie przy pierwszej lawie od razu mamy gorąco, a czasem po prostu na minus 8 gdzieś znajdujemy. Jak będzie gorąco, to po prostu przedmiot do mierzenia temperatury nam zniknie. Jak nam zniknie, wracamy, hi, temperaturę i znów otrzymujemy 3500 doświadczenia. I ostatni taki task, moim zdaniem najłatwiejszy, jest to Drill War Killing. Musimy zabić tylko i wyłącznie 7 Drill Wormów, czyli naprawdę mega banał. Po drodze biegnąc mamy naprawdę masę Drill Wormów. Nawet przebiegając, to gdzieś po drodze możemy sobie zesdekować Drill Worma 7 razy. Moment, task zrobiony. Kochani, i to w sumie byłoby na tyle. Pomiędzy... Podoklejałem mapki. Mam nadzieję, że ten sposób przedstawienia tych tasków Wam się podoba, bo wcześniejszy odcinek, który był już praktycznie 2 lata temu nagrany, naprawdę ma mega fajny odzew. Dużo osób pisało, że mega pomogło. Plus na sam koniec wklejam, jak ja robię te wszystkie taski, plus minus 8 poziom tam mniej więcej przebiegłem, żebyście sobie zobaczyli, jakie potwory możemy spotkać sobie po drodze, bo tak naprawdę momentami bywa wesoło. A wesoło dlatego, bo w jednym miejscu możemy spotkać masę behemotów, DL-ów, Earth Elementali, nie wiem co tam jest, czy Los Basherów, Los Hasherów, czy jakoś tak, Wulkangrów i w sumie chyba tyle. No i oczywiście tych Drill Wormów, one akurat są tam najsłabsze, ale pamiętajcie, spajki mają to do tego, że tam jest, brzydko mówiąc, nasrane tych potworów w jednym miejscu i na niskim poziomie może być naprawdę grubo, ale... Ja podchodzę do tych tasków, wiadomo, już mam wyższy poziom, po prostu for fun, żeby zdobyć coś tam bestiariusza i się rozerwać. Średnio, jak się śpieszę, te 4 punkty zdobywam w mniej niż 15 minut, czyli sobie robię summona, lecę raz, dwa, trzy,
i wszystko jest zrobione. Chyba że chcecie po prostu sobie polatać, to na niższym poziomie to bardziej bym proponował przechadzkę w Team Huncie lub w jakimś fajnym duo, by sobie to wszystko po drodze powybijać. Mam nadzieję, że Was zachęciłem do wykonywania tych tasków, żebyście troszeczkę odbili od tego ekspienia codziennego, żeby zrobić coś po prostu takiego for fun. A Cave Outfit jest naprawdę bardzo fajny, ale o tym akurat będzie kiedyś tam odcinek, jak zdobędziemy 100 punktów plus. Mam nadzieję, że zrobię chyba specjalną postać, by nagrać coś o taskach pomiędzy tym środkowym przedziale poziomów, ale to pewnie za jakiś czas, może za kolejne 2 lata. Dziękuję za uwagę, za chwilę robimy losowanie, ponieważ pod ostatnim filmem naprawdę bardzo, bardzo prawie nam się udało zrobić 100 łapy w górę, dlatego losujemy. No i losujemy, jestem ciekaw, kto będzie zwycięzcą. Zwyciężył Patryk Kloszkowski w tej samej bluzce 2 dni. Było widać, że pandemia szaleje. No cóż, gratulacje. Napisz w komentarzu swój nick. Dlatego kochani, na tym kończymy. Również jeśli pod tym filmem będzie plus 100 łapek, to losujemy kolejne 25 Tibia Coinów. Z tibijskimi pozdrowieniami. Yo! Come and fly away with me. Come and fly away with me.